Monika Andrzejczak, dobry wieczór Państwu. Przed nami jeszcze jeden bardzo ciepły dzień, a potem kwiecień zgodnie ze swoją naturą wplecie trochę chłodu. No ale zobaczymy najpierw prognozę na najbliższą noc. Ciepła, z temperaturą od 10 do 14 stopni. Nie dość, że ciepła, to jeszcze bardzo pogodna, choć na wybrzeżu mogą zalegać niskie chmury i mgły. A to znaczy, że tam wiatr będzie słaby, ale za to bardzo mocny w górach. Co przyniesie jutro? Bardzo dużo słońca, tylko na krańcach północnych, północno-zachodnich trochę rano jeszcze mogą zalegać niskie chmury i mgły. Głównie mówię o wybrzeżu. Poza tym będzie bardzo słonecznie, bardzo pogodnie. Dopiero pod koniec dnia przy zachodniej granicy zachmurzy się, tam może padać i grzmieć. I jeszcze jedna ważna rzecz. Przez większą część dnia będzie wiało z południa, stąd ta bardzo wygórowana temperatura. Natomiast wieczorem na zachodzie ten wiatr zmieni kierunek i zacznie docierać powietrze z nad Atlantyku. Dlatego w kolejnych dniach wyraźnie chłodniej. Proszę spójrzmy, co przyniesie środa i czwartek. No właśnie, w środę to nie pomyłka. Od 12 do najwyżej 18 stopni, czyli wschód nieco cieplejszy od zachodniej części. W wielu miejscach będzie padać, niewykluczone, że pojawią się nawet burze. Silniejszy wiatr poczujemy, mocniejszy na wybrzeżu i w górach. W czwartek już nad Polską rozbuduje się wyż, więc powinno być pogodniej, ale chłodno, poniżej 20 stopni, najwyżej do 17-18 miejscami na zachodzie i południu kraju. No i wietrznie znów, głównie na wybrzeżu i może w rejonach podgórskich. I w kolejnych dniach raczej niezbyt wygórowana temperatura. Do zobaczenia. Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro jeszcze będzie bardzo ciepło, a potem kwiecień wplecie trochę chłodu. Wyż ze słoneczną i bardzo ciepłą pogodą odsuwa się na wschód, a do zachodniej granicy zbliży się front atmosferyczny, który ściągnie do nas dużo chłodniejsze powietrze. Wprawdzie zaraz za tym frontem rozbuduje się kolejny wyż, ale już nie w powietrzu znad Sahary, a w chłodniejszym znad Atlantyku. Najbliższa noc jeszcze praktycznie bezchmurna, tylko na północy kraju, zwłaszcza miejscami na wybrzeżu możliwe mgły albo niskie chmury. Nie powinno padać. Nad ranem spodziewamy się od 10 do 14 stopni. Nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Wiatr południowy trochę silniejszy na południu i w górach. Nad ranem i może przed południem na wybrzeżu jeszcze mogą zalegać niskie chmury i mgły, które dość szybko powinny się odsunąć nad Bałtyk. Nad pozostałymi regionami będzie słoneczna pogoda, a to temperatura, jakiej spodziewamy się około 10. Kilka godzin później pogodniej i coraz cieplej. Miejscami na południu kraju na termometrach zobaczymy nawet powyżej 27 stopni. Chłodniej będzie nad morzem, choć i tam około 20. Prawdopodobnie dopiero pod koniec dnia chmury zaczną się pojawiać przy zachodniej granicy i być może popada, nawet zagrzmi. Wiatr tam zacznie się zmieniać na zachodni, przyspieszy i to będzie początek ochłodzenia. Na pozostałym obszarze powieje słabo z południa. Następnej nocy i w środę w wielu miejscach deszcz i lokalne burze. Do tego bardzo szybko się ochłodzi i to w całym kraju, choć wschód będzie nieco cieplejszy od zachodu. Kolejny tydzień może być chłodny. Do zobaczenia.